Dzień 30. Przykazania Boże i trwanie w Chrystusie. Posłuszeństwo Bożym przykazaniom i trwanie w Chrystusie idą z sobą w parze. Nie można mieć jednego bez drugiego. Jezus powiedział: jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 10 wiersz. Jezus, Duch Święty i Prawo Boże są ze sobą nierozerwalnie związane. Gdy trwamy w Chrystusie, a On mieszka w nas, to dziesięcioro przykazań staje się integralną częścią naszego życia, ponieważ Duch Święty wypisuje je na naszych sercach. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Drugi list Koryntian, 3 rozdział, 3 wiersz. Bóg, który dał 10 przykazań i objawił się Mojżeszowi jako Jestem, to faktycznie Jezus przed swoim wcieleniem, który sam później mówi o sobie, że jest Jestem Starego Testamentu. W listach Pawłowych znajdujemy wiele wskazówek dotyczących postaw i zachowań, jakie Pan pragnie, abyśmy przejawiali w naszym życiu. Apostoł Paweł podaje bardzo wyraźne zalecenie odnośnie biblijnych wzorców postępowania w liście do Efezjan, 4 rozdział 22-32 wiersza. Dlaczego Biblia poświęca tak wiele miejsca na wskazanie postaw, jakie Bóg pragnie widzieć w naszym życiu? Powód tego jest następujący. Musimy znać Boże standardy zachowań, abyśmy w sytuacji, w której jesteśmy narażeni na pokusę, mieli świadomość niewłaściwego postępowania. Gdybyśmy nie znali woli Bożej w tej kwestii, nie odczuwalibyśmy konieczności zmiany naszego zachowania oraz potrzeby objawiania się w nas charakteru Chrystusa. Na przykład, jeśli wierzący nie wiedzą, że niewłaściwą rzeczą jest trwanie w gniewie lub wypowiadanie krytycznych uwag, gdy ktoś ich skrzywdzi, to nie widzą potrzeby zmiany swego postępowania. Nie zdecydują się więc, aby w danej sytuacji pozwolić Chrystusowi na okazanie jego braku gniewu i pozbawionego krytycyzmu ducha. Nie są bowiem świadomi tego, że gniew i duch krytycyzmu są złe. Nie odzwierciedlają w tej sferze uczuć przymiotów Chrystusa, ponieważ nie rozpoczęli rozwijanie w sobie charakteru Chrystusowego właśnie w tym zakresie. Co więcej, 10 przykazań jest nierozerwalnie związanych z miłością. Jezus wyraźnie podkreśla to w swoim nauczaniu. Ewangelia Mateusza 18:16-19 i 22 rozdział 35-40. Apostoł Paweł zaznacza, że miłość i 10 przykazań odnoszą się w życiu człowieka do tego samego doświadczenia. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnia prawo, albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. List do Rzymian 13:8-10. Pierwsze 4 przykazania objawiają naszą miłość do Boga, a 6 następnych mówią nam, w jaki sposób mamy miłować innych. Dlatego trwanie w nas Chrystusa, 10 przykazań, miłość i zażyłość z Jezusem są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie można mieć jednego bez pozostałych elementów. Apostoł Jan pisał o tym bliskim związku w swoim pierwszym liście. A z tego wiem, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi: znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Pierwszy list Jana, 2 rozdział 3-6. Apostoł Jan ściśle wiąże ze sobą nasz związek z Jezusem, Jego przykazania, miłość i trwanie w Nim. Pisze, że jeśli trwamy w Chrystusie, to będziemy chodzić lub postępować, czyli żyć tak, jak On żył. Dlaczego? Ponieważ będziemy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa w miłości i charakterze. A wyrazem tego będzie posłuszeństwo 10 przykazaniom Bożym. Do osobistych rozmyślań i dyskusji. W jaki sposób Jezus łączy trwanie w Nim oraz miłość z 10 przykazaniami? Gdzie dzisiaj Bóg wypisuje 10 przykazań za pomocą jakich środków? W jaki sposób zamierzasz zastosować lekcję płynącą z powyższej czytanki w swoim życiu w najbliższym tygodniu? Czy pragniesz głębszego doświadczenia Ducha Świętego w swoim życiu i w służbie dla Pana? Powiedz o tym swojemu partnerowi modlitewnemu. Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studniu. Módlcie się o to, aby Bóg dalej napełniał was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół, o to, aby Bóg wypisał na waszych sercach swoje prawo 10 przykazań o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Dla Pana czas już jest działać. Pogwałcili twoje prawo. Usuń nasze skłonności do łamania prawa. Daj nam serce posłuszne. Wypisz swoje prawo na naszych sercach, abyśmy byli wierni Twojemu Słowu.